Witajcie. Dzisiaj pytanie, czy może być dwóch ojców chrzestnych? Ha, posłuchajcie odpowiedzi na to pytanie. Ania pisze tak. Planujemy chrzest naszego dziecka. Ja i mąż mamy po jednym bracie i to są dwie osoby wierzące. Chciałabym, aby nasze dziecko miało praktykujących chrzestnych, jednak i w rodzinie, i wśród znajomych brak odpowiedniej osoby wśród kobiet. Czy nasze dziecko może mieć dwóch ojców chrzestnych? Mąż proponuje, aby poprosić swoją kuzynkę, ale to osoba, która nie chodzi do kościoła i raczej w ogóle nie wierzy w Boga. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Nie może być dwóch ojców chrzestnych, ani nie może być dwóch matek chrzestnych. Musi być mężczyzna i kobieta. Można poniekąd troszeczkę to obejść, ponieważ w pewnych przypadkach jest możliwość, żeby był jeden chrzestny. Mieliśmy taką sytuację u nas tutaj w Anielisku, w świetlicy środowiskowej, którą prowadzimy, że było było taki moment, że uzbierało się trochę dzieci nieochrzczonych i mieliśmy dziesiątkę dzieci do chrztu. No i osoby ze wspólnoty były głównie chrzestnymi i w wielu przypadkach był jeden chrzestny. I tylko matka albo tylko ojciec. I to jest dopuszczalne. Czyli jeżeli byłaby taka sytuacja jak wasza, że chcecie mieć dwóch ojców chrzestnych, nie ma możliwości. Ale może być jeden ojciec chrzestny i jeden świadek chrztu. To można w taki sposób rozwiązać, ale ten świadek chrztu nie będzie ojcem chrzestnym. Czyli dziecko byłoby bez matki chrzestnej, albo też może być ojciec chrzestny, matka chrzestna i świadek chrztu. W taki sposób to możemy rozwiązać. Także pytanie jest dosyć krótkie i tego się nie obejdzie. Po prostu prawo na to nie pozwala, żeby było dwóch ojców albo dwie matki chrzestne. Ale mogą być świadkowie. Można mieć jednego chrzestnego i potem są świadkowie. I czasem jak mamy taką sytuację, że bo do chrzestnego są potrzebne warunki, które będzie osoba spełniała, że będzie to osoba praktykująca i proboszcz daje takie zaświadczenie, że ta osoba może być chrzestnym. I w takiej sytuacji praktykująca, mająca uregulowane wszystko w kancelarii, po prostu znana gdzieś w kościele, pojawiająca się na mszach. I potrzebna jest zgoda od proboszcza, że może być chrzestnym. No a teraz nie mamy drugiego takiego chrzestnego. Czyli drugi jest w związku niesakramentalnym albo po rozwodzie. To może być świadkiem. I od świadka nie ma wymogów formalnych, czy jakaś zgoda. Po prostu jest świadkiem, a nie jest matką czy ojcem chrzestnym. Tutaj może być też takie pytanie, czy w ogóle warto brać chrzestnego, który nie będzie prowadził do rozwoju wiary, że to będzie taka bierna osoba, czy osoba taka pojawiająca się w kościele, wprawdzie status prawny jest uregulowany i dostanie zaświadczenie, że jest wszystko w porządku, że może być chrzestnym, ale wiecie o tym, że jest niepraktykującą właściwie osobą. I dla osób wierzących to jest pytanie. No i nie mam na to gotowej odpowiedzi. Znam dużo osób, które robią w ten sposób. Chcę mieć jednego chrzestnego naprawdę, który będzie dbał o rozwój wiary, a drugiego może przy okazji to też będzie dla niego ewangelizacja, to jest osoba z rodziny, więc po prostu będzie w klimacie takim dobrym. Są też takie rozwiązania. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, że dziecko ma dwoje rodziców chrzestnych, naprawdę zaangażowanych i wierzących i to będzie wsparcie dla dziecka i modlitewne przez całe życie i w rozmowach i we wszystkim. Ale chrzest oczywiście nie gwarantuje, że ktoś będzie wierzący i będzie człowiekiem na poziomie, jeśli chodzi o wiarę. To jest tylko pomocnik. Pomocnik, który ma się też duchowo opiekować. Także to warto brać pod uwagę, ale też znam rozwiązania, które funkcjonują. Jeden chrzestny bardziej zaangażowany, a drugi do ewangelizacji. To może być przydatna wiedza, ją się coraz częściej stosuje, chociażby z tego powodu, że jest problem z osobami spełniającymi wymogi, że jest zaświadczenie od proboszcza, że może być chrzestnym. Także nie kupujcie chrzestnego na Allegro, bo wiem, że już takie rzeczy funkcjonują, że można kupić chrzestnego, że ma papiery i przyjeżdża i jest chrzestnym. Nie kupujcie, tylko lepiej mieć świadka, kogoś z rodziny, drugą osobę, a znaleźć tylko jednego chrzestnego, jeżeli macie tak trudną czy skomplikowaną sytuację. Komentujcie, piszcie swoje, co w tym temacie przeżyliście, jakie macie wasze doświadczenia. Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i zachęcam, żebyście też
subskrybowali nasz drugi kanał, który mamy do transmisji live. Tutaj możecie posłuchać mojego kazania, które ostatnio mówiłem. Myślę, że będzie dobre, żeby go posłuchać. Z Panem Bogiem.